Tylko w samym Wrocławiu z powodu zanieczyszczonego powietrza umiera około 1000 osób rocznie. Dlatego trzeba zadbać o jego jakość. Aby to zrobić, wprowadzono zmiany w programie Czyste Powietrze, który oferuje finansowe wsparcie na wymianę źródeł ciepła. Na Dolnym Śląsku program cieszy się sporym zainteresowaniem. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udzielił dotychczas dofinansowanie na kwotę ponad 117 milionów złotych. Na portalu beneficjenta zarejestrowało się około 13 tysięcy osób. 85 milionów to wnioski dotacyjne, a 32 miliony wnioski pożyczkowe. W tej chwili podpisaliśmy umowy już na ponad 55 milionów złotych, a 30 milionów już jest docelowo, już jest na kontach beneficjentów. Program został dodatkowo uproszczony, jeśli chodzi o procedury wnioskowania. Teraz pracownicy mają 30 dni kalendarzowych na rozpoznanie, a nie 90 jak wcześniej. Zniesiono także progi dochodowe, więc każdy z beneficjentów otrzyma taką samą kwotę. Większość tak naprawdę spraw, które poprzednio trzeba było jednak podawać w formie zaświadczeń, w formie certyfikatów, atestów, w obecnej chwili tak naprawdę uprościliśmy na tyle, że beneficjent składa tylko i wyłącznie oświadczenia. Dodatkowo, jeśli ktoś chce zainstalować fotowoltaikę w ramach programu Mój Prąd, nie musi składać dwóch oddzielnych wniosków i może liczyć na dodatkowe wsparcie finansowe. Oba programy mają zlikwidować niską emisję, którą wytwarzają niskie kominy, głównie z domów jednorodzinnych. To on produkuje niską emisję, to on zanieczyszcza i to on powoduje, że mamy w obecnej chwili do czynienia ze zjawiskiem smogu. Wbrew temu, co się powszechnie sądzi, samochody to jest jednak mimo wszystko mniejsza część tego miksu, który powoduje, że w obecnej chwili, szczególnie w zimie, mamy do czynienia ze zjawiskiem smogu. Program został rozpisany na 10 lat. Wnioski można składać poprzez odpowiedni portal na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ale należy je również wysłać pocztą. Niedługo ruszy też na platformie gov.pl możliwość składania wniosków w formie elektronicznej, internetowej przy użyciu profilu zaufanego w ten sposób, że chociażby z wykorzystaniem bankowości elektronicznej. Podpisaliśmy również z 30 gminami umowę o współpracy, gdzie również otworzono punkty obsługi czystego powietrza. Po zmianach można także wnioskować o finansowanie przedsięwzięcia rozpoczętego 6 miesięcy przed złożeniem wniosku. Echo 24, Oliwia Stasiak.